Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 jest już pewna awansu do drugiej rundy kwalifikacji Mistrzostw Europy. Przed nami jednak jeszcze ostatnie spotkanie niezwykle udanej dla Polek w pierwszej fazy eliminacji z Irlandią. Na ten rozgrywany w Piotrkowie Trybunalskim mecz zapraszają Państwa Aneta Galek. Tak jest, już widzimy boisko w Piotrkowie Trybunalskim. Przypomnijmy, że biało-czerwone pierwsze dwa mecze wygrały wysoko. Z Islandią 4-0, natomiast z Norwegią 3-0. Jak się oglądało te mecze, trenerze? Na pewno oba mecze miały bardzo dobre otwarcie, jeśli chodzi o polski zespół, bo otwieraliśmy bramką w pierwszej i w trzeciej minucie te spotkania, dlatego dużo łatwiej naszej reprezentacji się grało. Niemniej jednak trzeba docenić to, że zespół dominował w obu tych spotkaniach. Praktycznie te zwycięstwa pokazały, że w tej grupie nie ma na nas mocnych. W Piotrkowie dzisiaj ciepło, słonecznie, 8 stopni na termometrach. Co do tych poprzednich spotkań, bramki w nich strzelały w pierwszym meczu Zuzanna Witek, Oliwia Związek, Weronika Araśniewicz, a także padł jeden gol samobójczy. Natomiast w minioną niedzielę Norwegię pokonywały Weronika Araśniewicz, Maja Zielińska i Krystyna Flis. Jakiś najpiękniejszy gol upatrzony, trenerze? Dla mnie osobiście bramka Weroniki Araśniewicz z reprezentacją Norwegii. To była bramka, która była dużej krasy. Trzeba też zaznaczyć, że Weronika jest najlepszą strzelczynią naszej reprezentacji z dwoma bramkami. Przewodzi tej liście. No jest to zawodniczka, która dużo sobie kreuje sama tych sytuacji, dlatego myślę, że trzeba tutaj dzisiaj liczyć, że może coś więcej strzelić. Aczkolwiek w poprzednim spotkaniu Oliwia Związek miała kilka doskonałych sytuacji, których nie wykorzystała. Też jest to bramkostrzelna piłkarka i liczymy też, że w dzisiejszym meczu się odblokuje. Co do naszego dzisiejszego przeciwnika, tak jak wspomnieliśmy, jest to Irlandia, która, by mieć jeszcze jakiekolwiek szanse na awans, musi to spotkanie z Polską wygrać. Dzisiaj Irlandia gra z Polską, a Islandia z Norwegią. Zaraz zobaczymy, jak wygląda aktualnie tabela, której przewodzą biało-czerwone, 6 punktów na koncie. Za chwilę to zobaczymy na ekranie. Tak jest, potwierdzenie tego, o czym mówimy. Reprezentacja Polski, bilans bramkowy, 7 goli strzelonych, 0 straconych. Fantastyczny wynik. Islandia i Norwegia po 3 punkty na koncie. Irlandia jak na razie z zerowym dorobkiem i chyba mamy nadzieję, że tak to się skończy. No dokładnie, tutaj nie widzimy innego rozwiązania niż pokonanie dzisiaj Irlandii. Jeśli chodzi o inne grupy, to mamy teraz porównanie, że w grupie czwartej Austria również ma komplet zwycięstw. Francja po 3 meczach, Finlandia również, także są to zespoły gdzieś o porównywalnej sile z naszym. Fajnie też, że nie tracimy bramek w tym turnieju, czyli ta gra defensywna całego zespołu jest skuteczna i to też jest na pewno duża sprawa. Ja oczywiście się zapędziłam, wyjaśniając, Irlandia nie ma już tutaj szans na zwycięstwo, bo nawet jeżeli w spotkaniu Islandii z Norwegią upadnie remis, no to któraś z tych drużyn zajmie drugą lokatę w tabeli. Biało-czerwone już na boisku dowodzi oczywiście Zuzanna Witek, która także świetną formę prezentowała w tych dwóch poprzednich meczach. Oczywiście, Zuzia jest liderką tego zespołu, pokazuje to również na boiskach Ekstraligi. Jest to wszechstronna piłkarka o doskonałym przeglądzie pola, dlatego też fajnie, że z tą opaską kapitańską na tym turnieju jest i cały zespół i sztab szkoleniowy może na nią liczyć. Piłkarka czarny, Hantrans Sosnowiec, kapitan reprezentacji Polski do lat 17, a teraz pora na hymny narodowe obu państw. Thank you.
bardzo proszę o pozostanie w pozycji stojącej przed nami hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of Poland. Oficjalna już za nami. Jakie przewidywania na to spotkanie? Wysokie zwycięstwo? Po raz kolejny szybko otwarty wynik? No na pewno wszyscy tego się spodziewają. Niemniej jednak Irlandki też pewnie analizowały nasz zespół. Myślę, że trener Kasprowicz również przygotował na dzisiejszy mecz inny plan niż na poprzednie. Ciekawe, w jakim ustawieniu wyjdą Polki, bo jest kilka zmian w składzie. Tak jest, tych zmian dokładnie cztery, zarówno w reprezentacji Polski, jak i w reprezentacji Irlandii względem jej ostatniego spotkania z Islandią. Tam Irlandia przegrała 0-1 z Norwegią, a z Islandią 1-3. Już za momencik zobaczymy, w jakich składach reprezentacja Polski i reprezentacja Irlandii, formalny gospodarz tego meczu, zagrają. Irlandia w bramce Fitzgerald, dalej Melia, O'Carroll, Daly, Senna, Lowley, Kapitan, Flynn, O'Rourke, Donegan, Duffy i Devereux. Natomiast Polska w jedynce z bramką Hanna Wieczerzak, 2 Łapińska, 4 Piekarska, 5 Sobierajska, 8 Kapitan Zuzanna Witek, 9 Skrzypczyk, 11 Ostrowska, 14 Związek, 15 Araśniewicz, 16 Dubiel, 17 Kuśmierczyk. Trenerami obu drużyn są Irlandii James Scott, natomiast Polski oczywiście selekcjoner Marcin Kasprowicz. Jakieś zaskoczenia w tym pierwszym składzie? To znaczy tak, na pewno w linii obrony jest jedna zmiana. I tutaj zastanawiającym jest dla mnie, czy wyjdziemy trójką, czy czwórką obrończyń. Dochodzi również Zofia Dubiel z Częstochowy, dochodzi również za Krystynę Flis Ania Skrzypczyk z Orlenu Gdańsk. Dlatego są to zawodniczki, które mogą zagrać zarówno na lewej obronie, jak i na lewym wahadle, czy również w środku pola. Zobaczymy po pierwszej akcji, jak to będzie wyglądać. Szkielet zespołu zostaje, bo w środku Witek Araśniewicz, z przodu Związek z Ostrowską, no i w linii obrony również te same zawodniczki, jak i w bramce. Tak jest. Poza tymi zmianami w reprezentacji Polski, tak jak mówiliśmy, w reprezentacji Irlandii także cztery zmiany. Tutaj chodzi o bramkarkę, dwie piłkarki ze środka pola i jedną z linii ataku. A dzisiejszy mecz posędziuje, ponownie jak spotkanie Polski z Norwegią, sędzia z Grecji Anastasia Mylopoulou. Jeszcze ostatnie sprawdzenia, ostatnie szlify i za chwilę zaczynamy. Bardzo byśmy sobie życzyli, by ponownie gol jak najszybciej padł w tym meczu. Tak, wychodzimy dzisiaj też na innym stadionie, co też ma znaczenie. Poprzednie dwa spotkania na stadionie GKS-u Bełchatów, dzisiaj stadion w Piotrkowie Trybunalskim. Dlatego też to jest kwestia szybkiej adaptacji do tego obiektu. Myślę, że piłkarki również już poczuły ten stadion i jesteśmy dobrej myśli.
Gwoli wyjaśnienia jeszcze powiemy Państwu, kto na ławce rezerwowych reprezentacji Polski. Olga Wieremiejczyk, Nikola Salawa, Iga Witkowska, Krystyna Flis, Maja Zielińska, Nina Abe, Martyna Bartczak, Gabriela Jankiewicz i Lena Marczak. Cztery z tych zawodniczek w poprzednich meczach również bardzo dobrze się prezentowały. Na twarzy bramkarki kadry Polski, Hanny Wieczerzak, spory uśmiech, bo nie ma innego, nie ma powodu do braku uśmiechu. Te pierwsze dwa mecze doskonale rozegrane przez biało-czerwone i trzecie, ostatnie spotkanie pierwszej fazy eliminacji już rozpoczęte. Już widzimy po tym wyjściowym ustawieniu, że ponownie wychodzimy w ustawieniu 4-3-3 lub 4-2 w zależności od sytuacji na boisku. Dlatego też ta struktura jest niezmieniona przez sztab szkoleniowy. I tak jak w poprzednich meczach, auty wyrzuca tutaj Magda Piekarska. Od razu Polki próbują presować. Julia Ostrowska. Mam wrażenie, że tej zawodniczce mocno brakowało bramki w poprzednich meczach, a trener zna ją doskonale, więc może poprosimy tutaj o jakieś przybliżenie. No zgadza się. To ja byłem gdzieś tutaj przy transferze Julki do Górnika. Dużo czasu spędziliśmy na rozmowach z rodzicami i z nią, jeśli chodzi o przekonanie do jej osoby, jeśli chodzi o grę w Ekstralidze. Niedawno skończyła wiek, w którym mogła zadebiutować w Ekstralidze i naprawdę była jedną z jaśniejszych postaci. Jest to zawodniczka niesamowicie szybka, do tego podejmuje szybko decyzje, czyli nie tylko szybkie nogi, ale też kreatywność. W poprzednich spotkaniach tutaj w kadrze. Teraz wtrącę się, bo groźne przejęcie piłki przez Irlandię. 1-1 i Irlandki zdobywają gola. Tym razem to nie biało-czerwone otwierają szybko wynik meczu, a przeciwniczki. Jest to zaskakujący rozwój wydarzeń? No niestety, nieporozumienie w obronie i za lekkie podanie skutkuje tym, że przeciwniczki przechwytują piłkę i w sytuacji sam na sam nie myli się Rebeka Deweru. Przyzwyczailiśmy się do czego innego, ale może tutaj w grę wchodzi to rozluźnienie, że Polki są już pewne awansu, takie rzeczy wpływają tutaj na jakieś podejście? Jak to wygląda z perspektywy trenera? Myślę, że szczególnie jeśli chodzi o sport kobiecy, to ma duży wpływ na to. Jeżeli jesteśmy już gdzieś z tyłu głowy pewni tego awansu, to na pewno ta koncentracja nie jest w 100%, chociaż sztab szkoleniowy na pewno o to zadbał. Jestem o to spokojny. Niemniej jednak no, trzeba się odnaleźć w takiej sytuacji. Pierwszy raz, jeśli chodzi o ten turniej, przegrywamy, tracimy bramkę i czekamy na reakcję zespołu. No właśnie, pierwsza bramka stracona przez reprezentację Polski w tych eliminacjach. Teraz przy piłce Magda Piekarska i już tutaj rozpoczynamy budowę. Skrzypczyk. I będziemy mieć rozpoczęcie zza linii bocznej boiska. Irlandki, przypomnijmy, walczą o takie honorowe zwycięstwo, bo te pierwsze dwa spotkania nie ułożyły się po ich myśli, ale też nie ma co ukrywać, że one nie były faworytem tej grupy. No nie, tutaj do faworytów zaliczana była Norwegia, jak i Polska. Norwegia długo męczyła się z zespołem z Irlandii, bo w ostatniej minucie meczu, czy nawet w zaliczonym czasie gry, strzeliły bramkę zwycięską na 1-0. Ale wyspiarki, zarówno jak i Skandynawki, to są te zespoły, które w kobiecej piłce wiodą prym już od początku gdzieś funkcjonowania. Dlatego no to nie jest lekki rywal fizyczny przede wszystkim i taki nieustępliwy. Polki teraz próbują skonstruować akcję, walka o piłkę. Ale jak na razie futbolówki nie udaje się przejąć. Widzimy, że dwie nasze napastniczki próbują wysoko odbierać piłkę, atakują wysoko. Troszkę nie nadąża za tym nasza środkowa linia, która zostawia za dużo przestrzeni między napastniczkami a drugą linią. Kto wie, może to efekt tych zmian, bo jednak dwa spotkania w takim składzie, samym składzie rozpoczynała reprezentacja Polski. Dzisiaj cztery roszady, to sporo.
Zgadza się, no ale ja też gdzieś tu wczuwam się w rolę trenera Kasprowicza, który no, na pewno chce zrobić też przegląd wojsk i te piłkarki, które dzisiaj wyszły od początku, myślę, że jakością nie odstają zbytnio od tych, które grały w pierwszych dwóch meczach. Dlatego no, też trzeba dać szansę tym dziewczynom pokazać się na arenie międzynarodowej i złapać tego doświadczenia, bo w następnej rundzie może mieć to kluczowy wpływ na wynik naszej kadry. Tak jest, ławka rezerwowych jest niezwykle ważna. Skrzypczyk teraz wyprowadza piłkę, próbuje oddalić to zagrożenie z własnego pola karnego. Do Ostrowskiej było celowane to podanie, ale reprezentantka Polski nie doszła do tej piłki. Ja skończę jeszcze wątek o Julce Ostrowskiej. W klubie gra jako wahadłowa, tutaj przez trenera Kasprowicza ustawiana jako dziewiątka. Myślę, że to też jest gdzieś rozwiązanie dla potencjału tej zawodniczki. W dzisiejszym meczu Julka, myślę, pokaże jeszcze dużo swobody w swojej grze i będzie kreowała dużo sytuacji. Ciekawy duet tworzą na tej dwójce napastniczek z Oliwią Związek, bo często właśnie zamieniają stronę, gdzieś tam walczą o tę piłkę, wymieniając się też zawodniczkami, które presują. Ma potencjał chyba taki atak. Bardzo mobilne zawodniczki, zarówno Związek, jak i Ostrowska, dużo pokazują się i w pionie, i w poziomie. Wymieniają się też często grą, czy to na ścianę, czy grą od piłki. No i co najważniejsze, są bardzo skuteczne. W treningu Ostrowska naprawdę prezentuje się doskonale, jeśli chodzi o finalizację. Związek w poprzednim sezonie w finale Centralnej Ligi Juniorek pokazała się z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o skuteczność. Teraz też ma swoje minuty w Śląsku Wrocław. No i wszyscy liczymy, że te napastniczki oprócz dobrej gry poprą ją również liczbami. We wspomnianym finale Centralnej Ligi Juniorek, przypomnijmy, Śląsk Wrocław wygrał z Górnikiem Łęczna 4-3 i wszystkie bramki dla wrocławianek zdobyła właśnie Oliwia Związek. Fantastyczne to było spotkanie, mieliśmy okazję oglądać obydwoje. Miejmy nadzieję, że w tym roku rywalizacja w CLJ będzie stała na podobnym poziomie. Tak, ciekawą drogę w ogóle przeszła Oliwia Związek, bo jest to piłkarka z rocznika 2007, a już od bodajże 3 lat występowała na poziomie seniorskim, pomimo tego, że była to drużyna grająca na 4. poziomie rozgrywkowym, to zdobyła tam dużo doświadczenia, grając z dużo silniejszymi piłkarkami. Mowa o zespole Świt Barcząca. Fajny ruch wykonała, jeśli chodzi o przejście do dużo mocniejszego zespołu. Sporo zespołów, między innymi Górnik Łęczna, starały się o tą zawodniczkę, wybrała Wrocław. No i myślę, że przyczyniła się do tego zdobycia tytułu mistrzyni Polski juniorek. Tak jest, ostatnio nawet rozpoczęła już mecz ligowy za ZSJ od Kraków w pierwszym składzie, strzeliła wtedy bramkę, a łącznie w sezonie ma już 5 spotkań na swoim koncie. Także rozwój jest widoczny. Co ciekawe, obie zawodniczki z tego polskiego ataku, no z takich klubów, które faktycznie stawiają na te młodsze piłkarki. Tutaj kontrowersja. Ręka nabita z bliskiej odległości. Sędzia zadecydowała o rzucie wolnym i szybka gra zespołu z Irlandii. Bardzo mocno Irlandki rozpoczęły to spotkanie. Tak, widać duży animusz, dużą chęć poprawy swojego dorobku punktowego i bramkowego. No i też widać, że grają bez presji, bez tutaj zbytnich obciążeń. Nie muszą walczyć ani o awans, ani o jakieś inne cele, dlatego gra im się dużo swobodniej. A z narożnika boiska będzie rozpoczynać Kiera Sena, dziewiątka reprezentacji Irlandii. Zbyt płaskie to dośrodkowanie i nabita tutaj reprezentantka Polski, ale jeszcze piłka wraca w pole karne pod nogi Irlandek. Już bez problemów przejmują Polki i teraz lecimy w drugą stronę, do Zuzanny Witek.
ale radzą sobie z tym defensorki, konkretnie Emma Duffy. W tych pierwszych 10 minutach nieco bardziej niewidoczna niż w poprzednich meczach jest Weronika Raśniewicz. To jest kreatorka gry biało-czerwonych. Dlatego wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby tutaj więcej była pod grą. Ten środek pola tak odcięty mocno, bo Zuzanna Witek, podobnie zresztą było w spotkaniu z Norwegią, że na początku mniej widoczna, nie dostawała tych piłek, dobrze kryła wtedy Norwegia, teraz Irlandki również pokrywają w zasadzie każdą z reprezentantek Polski. Tym razem próba Anny Skrzypczyk, wysokie dogranie, związek. Ostrowska. Na spalonym. Na spalonym, niestety. Także z tej akcji nic nie będzie. Rozpocznie na spokojnie Fitzgerald z linii 5 metra. Ponownie Irlandia. Dalekie podanie, ale Polki to przyjmują. Sofia Dubiel widzimy dzisiaj na pozycji 6. Zawodniczka z Kry Częstochowa, również bardzo utalentowana piłkarka. Witek tym razem do Ostrowskiej. Czy tutaj któraś z reprezentantek Polski? Ostrowska i mamy błyskawiczne wyrównanie. Nie błyskawiczne może, ale bardzo szybkie. 1-1. Mówiliśmy, że Julia Ostrowska czekała na tą bramkę i się doczekała. Generalnie bardzo fajna akcja od początku, rozegrana od obrończyń, jak po sznurku przez szóstkę, sfinalizowana przez Julkę Ostrowską. Ona to ma, ona to potrafi, nie kalkuluje, uderzyła bardzo dobrze i skutecznie. No i na pewno teraz reprezentacji Polski będzie grało się już troszkę lżej, bo widać było, że nieco zaskoczone tym początkiem spotkania i szybką stratą gola. Mamy tutaj jeszcze raz uśmiechniętą Julię Ostrowską, która w 12 minucie trafia na 1-1. Zobaczmy jeszcze raz, jak przebiegła ta akcja bramkowa. Witek do Ostrowskiej, tutaj jeszcze włączyła się w to Aleksandra Kuśmierczyk. Ponownie Ostrowska dobiega do piłki i precyzyjnym strzałem pokonuje golkiperkę kadry Irlandii. 8 gol reprezentacji Polski w pierwszej rundzie eliminacji. Jeden stracony, ten bilans nieco gorszy niż po drugim meczu, ale no, taka skuteczność może budzić szacunek. Piekarska z autu. Araśniewicz. Dubiel, przepraszam. Dobra próba pojedynku 1-1, Ani Skrzypczyk. Związek. Próbowała do Skrzypczyk, ale ciut za mocne to podanie. I już mamy wznowienie od bramki. Skrzypczyk. To związek, ale przyjmuje to Irlandia. Co ciekawe, po obu stronach obrony, jak tu jest skład rozrysowany, grają piłkarki z numerem 9 na koszulce. Dosyć rzadki obrazek, bo ta dziewiątka jednoznacznie kojarzy się z atakiem. Teraz widzimy po tych kilkunastu minutach, że nieco zmieniło się ustawienie naszej reprezentacji. Piekarska przeszła na półlewą obronę i wygląda to tak, jakbyśmy grali trójką z tyłu i piątką w środku. Teraz doskonale to wygląda. Teraz akurat takie ustawienie jest trenerowi bardzo bliskie. No dokładnie, uważam, że jest to najbardziej elastyczny system gry, jeśli chodzi o futbol.
płynnie można przechodzić do różnych ustawień i w obronie, i w ataku. Dlatego cieszę się, że nasze U17 również w tym systemie obecnie grają. Witek przy piłce na prawą stronę. I zmiana strony po raz kolejny, ale tutaj za krótka ta piłka do Skrzypczyk. Tak, ale widzimy, że cokolwiek przechodzi przez Araśniewicz i przez Witek, daje wymierny efekt, chociaż momentami te piłki są niedokładne, ale widać w tym pomysł i widać styl, w jakim chce grać nasza kadra. Ostrowska do... Tutaj mamy Skrzypczyk i mamy 2-1 dla reprezentacji Polski. Zaczęło się źle, ale po kwadransie równo jest już fantastycznie, bo biało-czerwone prowadzą 2-1 z reprezentacją Irlandii. Szybka odpowiedź i nasza kadra wychodzi na prowadzenie po tym krótkim okresie, gdzie wtargnęła się pewna niepewność. To obecnie jesteśmy na prowadzeniu i cieszymy oko naszą grą od tej 5 minuty. I to jest właśnie to wyjście na pozycję, o którym trener wspominał przy tym ustawieniu. Zobaczmy to jeszcze raz. Oliwia Związek przepuściła tę piłkę i Anna Skrzypczyk bez żadnych problemów pokonuje golkiperkę Irlandek. Wzorowa akcja. Tak, piękna finalizacja, również Skrzypczyk, wychowanki Beniaminka Krosno, która bardzo wcześnie wyjechała do Gdańska i tam kontynuuje swoją przygodę z piłką. Jest to również bardzo uzdolniona zawodniczka, której trener Kasprowicz dzisiaj dał zagrać od początku i ona również daje trenerowi sygnał, że jest na to gotowa. Tak jest. Anna Skrzypczyk dokładnie w wieku 14 lat wyprowadziła się z Krosna do Gdańska, więc na drugi kraniec Polski, by tam rozwijać się w ekstraligowym AP Orlen Gdańsk. A teraz przy piłce Sobierajska i wycofanie do Wieczerzak. Piekarska. Skrzypczyk już tutaj czeka na dogranie. Ciut chyba za późno, bo Anna Skrzypczyk przesunęła się już wyżej. Tak, inne intencje miała Skrzypczyk. Nie zrozumiały się dziewczyny. I będziemy mieć kolejny aut dla Irlandii. Słyszymy tutaj podpowiedzi obu trenerów. To chyba jest niezwykle ważne, by reagować cały czas na bieżąco w trakcie meczu. No dokładnie, zespół na pewno tego oczekuje, aby trener cały czas był aktywny i w momentach małych niedociągnięć pomagał, aczkolwiek i tak większość decyzji zależy od piłkarek. My tutaj obserwujemy w tym fragmencie meczu dużą przewagę naszego zespołu, jeśli chodzi o środek pola, gdzie mamy 3 zawodniczki w czerwonych strojach na 2 zawodniczki zielone i myślę, że tym zdobywamy sobie tutaj przewagę. I kolejny aut. Witek do Związek. Próbowała tutaj wywalczyć tę futbolówkę. Udało się to Zuzannie Witek, nabita na piłkę, więc rozpoczną po raz kolejny Irlandki. A co ciekawe, trenerem Irlandii James Scott jest od 2019 roku, więc już spory staż. Wcześniej pracował w Hibernia. I co ciekawe, mówił, że jego wzorem menadżera jest Niall Harrison, ale wzoruje się także oczywiście na Pepie Guardioli, Marcelo Bielsie i trenerze koszykarskim Johnie Woodenie. A tutaj u trenera Roberta Makarewicza, jacy idole?
No ja również na Johnny Woodenie dużo się nauczyłem, bo jest to taka ikona, jeśli chodzi o coaching międzynarodowy. Ogólnie też staram się dużo czerpać z innych dyscyplin sportu, bo piłka nożna już ma spore tradycje i ciężko tak naprawdę wymyślić coś nowego, a na podstawie innych dyscyplin, takich jak koszykówka czy piłka ręczna, można jeszcze kilka tych niuansów przemycić do futbolu. Szczególnie jak się jest z Puław, gdzie piłka ręczna męska akurat jest na bardzo wysokim poziomie. No zgadza się. A jeśli chodzi o trenerów piłki nożnej, to na pewno blisko do Marcelo Bielsy, obecnie De Zerbi, menadżer Brightonu, również pokazuje sporo jakości, jest co oglądać. W międzyczasie Zuzanna Witek próbowała uderzać z dystansu na bramkę Irlandii. Tamten strzał nie zakończył się trafieniem. Tutaj teraz do ataku przechodzą nasze rywalki, które będą miały rzut rożny. Tak, obserwujemy teraz Irlandki w takim stylu gry typowo wyspiarskim, czyli gra z pominięciem drugiej linii, dużo piłek górnych, dobrze się czują w takiej grze i myślę, że będą szukały właśnie takich sytuacji. Trener Kasprowicz dzisiaj wystawił dosyć rosłe te piłkarki w linii obrony i myślę, że powinniśmy tutaj sobie radzić z tym. Wybijają biało-czerwone, a konkretnie konkretnie nasz numer 6. Ponownie Irlandia z rzutu rożnego. Ta piłka mocno przeciągnięta, ale jeszcze cały czas przy piłce Irlandki i Hanna Wieczerzak pewnie wyłapuje futbolówkę. Tak, Wieczerzak też to jest piłkarka ostatnio po sporych przejściach, po kontuzjach. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Mało jest bramkarek z takim wzrostem, ale też technika, jakość chwytu czy wyprowadzenia piłki nogą na wysokim poziomie. Dodajmy, że nieobecna jest Woźniak, która odniosła kontuzję w meczu ligowym, medyka Polo Market Konin. Również Sandra Urbańczyk, która mogłaby występować na tej pozycji, jest powoływana do kadry 19, dlatego no tutaj mamy dobrobyt, jeśli chodzi o tą pozycję. Związek próbowała swoich sił, ale piłka pada łupem golkiperki kadry Irlandii. Mówimy, powiedział trener, o Sandrze Urbańczyk czy o nieobecnej Julii Woźniak. No i właśnie, sporo a propos Sandry, sporo tych piłkarek Górnika Łęczna, które awansowały już do kadry U19, a które rywalizowały jeszcze przecież na Euro U17. Widać, że te piłkarki, które zagrały na tym Euro, notują błyskawiczny rozwój i pną się do kolejnych kadr wiekowych. No oczywiście są to wiodące zawodniczki z tego zespołu, który grał w Estonii na mistrzostwach. Tutaj na boisku mamy Zosię Dubiel, mamy Weronikę Rośniewicz, mamy również Zuzię Witek. To są zawodniczki, które występowały również na tych mistrzostwach i rzuca się w oko to, że nabrały takie ogłady, pewności siebie, są wiodącymi postaciami, jeśli chodzi o ten turniej. Tak jest. Liderki reprezentacji Polski do lat 17. W środku pola walka o futbolówkę i Polki w ataku. Po raz kolejny Zuzanna Witek. Świetne podanie do Skrzypczyk. Ta dośrodkowuje, ale Irlandia sobie z tym radzi? Niekoniecznie. Piekarska. Kolejna próba dośrodkowania. Witek. Chciały zaskoczyć tutaj takim rozegraniem tego stałego fragmentu. Tak, szkolny błąd w kryciu Irlandek. Szybko wykorzystała Witek, oddała niecelny strzał. Niemniej jednak fajnie się znalazła i bardzo dobrze, że szukała uderzenia na bramkę.
Przypomnijmy, Zuzanna Witek na swoim koncie w tych eliminacjach jedna bramka bezpośrednio z rzutu wolnego w pierwszym spotkaniu z Islandią. To również było bardzo, bardzo ładne trafienie. I ponownie wykorzystujemy tą przewagę, zbieramy drugą piłkę. Tym razem Weronika Jaraśniewicz fajnie się odnalazła i podała celnie od razu po odbiorze piłki. I po raz kolejny Magda Piekarska, wrzut z autu. Piłkarka rekordu bielsko-biała. Widać, że biało-czerwonym gra się już teraz zdecydowanie lżej po tym, jak najpierw trafiły na remis i wyszły na prowadzenie, bo początek rzeczywiście zrobił się nerwowy. Irlandki też mają lekki kryzys, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Widać, że zdominowaliśmy przeciwnika i nie potrafią od 15 minut wymienić trzech podań. Słyszymy trenera, który zachęca zawodniczki swoje, trener Irlandii, do zmiany kierunku gry, do tego, żeby przenosiły to centrum z jednej strony na drugą. Na razie nie mogą dojść do głosu zawodniczki w zielonych kostiumach. Ostrowska do związek. I ponownie Irlandia od defensywy. Na lewą stronę boiska, tego dosyć dawno nie widzieliśmy. Tak, Sobierajska dobrze radzi sobie z pojedynkiem 1-1 w obronie i nie daje rozwinąć skrzydeł skrzydłowej z Irlandii. A co ciekawe, w drugim spotkaniu równolegle, które się toczy, Norwegia prowadzi z Islandią 2-1. A więc to Norweszki, zgodnie z tą rolą faworyta, bliższe awansu. Znaczy, obie te drużyny awansują, bo trzy zespoły wychodzą z grupy, aczkolwiek Norwegia prawdopodobnie z wyższego miejsca, jak na razie. Ostrowska. Pokazuje się Skrzypczyk z lewej strony boiska, ale Ostrowska na razie nadal do związek. 1-1 praktycznie i będziemy mieli gola? Nie, jednak nie. Udało się to wybronić, ale wydawało się, że tam było zagranie piłki ręką. Za chwilkę zobaczymy, co tam się dokładnie wydarzyło. Bardzo dobry, szybki atak w wykonaniu polskiego zespołu. Ostrowska szybko zdobyła sobie teren, zagrała prostopadle do związek, która też fajnie nabiegła na tą piłkę wertykalną i było bardzo blisko. Tutaj z naszej perspektywy obrończyni Irlandek odbiła piłkę ręką. No, zdecydowanie. Ciekawe, co zadecyduje sędzia. Też te ręce dosyć wysoko uniesione. Nie, no ewidentnie tutaj wyjęła piłkę z bramki, więc powinna być kara żółtej kartki i rzut karny dla naszego zespołu. Będzie karny? Zuzanna Witek trzyma piłkę w rękach, a propos, więc wygląda na to, że rzeczywiście ta jedenastka została podyktowana. Czekamy na decyzję. Ostrowska, Skrzypczyk z bramkami. Czy dorzuci jeszcze bramkę do tego Zuzia Witek? To byłby jej drugi gol ze stałego fragmentu gry w tych eliminacjach. Tak, mamy już potwierdzenie, będzie rzut karny. Czekamy jeszcze, bo tutaj interwencja medyczna. Potrzebowała jej ta piłkarka, która zagrywała ręką, a więc Kiva Flynn. Czerwoną kartkę nawet zobaczyła. Nawet tak. To duże zaskoczenie, bo teraz jest tendencja, żeby nie karać podwójnie. Czyli Polkom będzie się grało łatwiej, będą grały w przewadze jednej zawodniczki. Fajnie, że sędzia zmieniła decyzję, jeśli chodzi o rzut karny, ale myślę, że kara czerwonej kartki jest karą za wysoką.
No tak, tego się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że żółty kartonik będzie tutaj wystarczający, aczkolwiek Polska będzie grała w przewadze, a do rzutu karnego podchodzi Zuzanna Witek, kapitan biało-czerwonych. Jeszcze ostatnie instrukcje od sędzi spotkania. Doping się niesie po stadionie, tutaj by zachęcić i jeszcze podbudować przed wykonaniem jedenastki. Witek czy Fitzgerald? To jest pytanie na ten moment. 30 minuta spotkania. Jest gol bez żadnych problemów. Zuzanna Witek, drugi gol w tych eliminacjach, trzeci w meczu z Irlandią dla Polski. Od 30 minuty prowadzimy 3-1. Bardzo spokojne wykończenie tego stałego fragmentu gry. Zuzia wykazała się dużym spokojem i wykorzystała pięknie jedenastkę. Widać, gospodynią pomagają dzisiaj ściany. Czerwona kartka dla Irlandek i rzut karny, dlatego będzie grało nam się dużo łatwiej. Jeszcze raz widzimy tę radość z trafienia. I po raz trzeci w tym meczu Irlandia rozpoczyna ze środka boiska po stracie gola. Przypomnijmy, w drugiej minucie na 1-0 dla Irlandii Deveru i kolejne gole strzelały już tylko Polki. Kolejno Julia Ostrowska, Anna Skrzypczyk i, tak jak widzieliśmy przed chwilą, Zuzanna Witek z 11 metra. Ostrowska, Araśniewicz do Piekarskiej. Związek próbowała tutaj przejąć tę piłkę, ale przy niej Araśniewicz. Wyciągają to Irlandki i teraz to one próbują skontrować. Od razu te ich zapędy zatrzymane. I teraz powinniśmy dłużej pograć piłką w środkowej strefie, wyciągnąć zawodniczki z wysp wyżej, żeby stworzyło się więcej możliwości dla naszych ofensywnych piłkarek. Piekarska po raz kolejny. Skrzypczyk. Wydawało się, że była tutaj faulowana, ale sędzia decyduje inaczej. Po raz kolejny Piekarska i Skrzypczyk, ale nie zdołała utrzymać tej piłki w boisku. Tak, ale trzeba tutaj zauważyć fajną reakcję. Skrzypczyk po stracie piłki, pomimo tego, że była faulowana, stały fragment nie został odgwizdany, szybko doskoczyła do przeciwniczki, konsekwencją czego był odbiór. Łapińska do Sobierajskiej i tym razem z drugiej strony. Kuśmierczyk. Długo nie wymienialiśmy tego nazwiska. Przysłowiowa Shakira ze Szczecina, tak? Taką maksywkę ta piłkarka. Też bardzo utalentowana, skrzydłowa, wahadłowa. Myślę, że na tym prawym skrzydle, wahadle dzisiaj jeszcze dużo wiatru z jej strony będzie. Nawiązując do Shakiry, powinno być trochę szaleństwa, loka. No myślę, że coś w tym jest, bo taksówka nie bierze się z niczego. Też już kilka występów na najwyższym poziomie w Polsce. Harmonijnie rozwija się ta piłkarka i miejmy nadzieję, że wkrótce wywalczy sobie stałe miejsce i w reprezentacji, i w klubie. Zuzanna Witek walczy przy linii bocznej. I przekazuje futbolówkę stałej wykonywaczce wrzutów z autu, czyli Magdzie Piekarskiej. Dalekie wrzucenie. Ostrowska.
tutaj radzą sobie Irlandki z tym atakiem i próbują wyjść z kontrą, ale no nie ma to szansy na powodzenie, kiedy błyskawicznie dwie Polki dobiegają do jedynej w zasadzie atakującej zawodniczek Irlandii. Teraz niecelne podanie i po raz kolejny próba, ale tak jak już się przyzwyczailiśmy, bardzo dobrze biało-czerwone sobie radzą przy dekonstruowaniu akcji rywalek. Szykuje nam się zmiana w reprezentacji Irlandii. Ma to na pewno związek z czerwoną kartką, którą obejrzała Flynn. Za chwilkę będziemy mieć potwierdzenie, a na murawie zamelduje się Hegarty. Sztab szkoleniowy zespołu z Irlandii będzie szukał tutaj bardziej defensywnego ustawienia. Zapewne obrończyni, która zeszła, będzie uzupełniona również piłkarką defensywną, a zejdzie jedna z napastniczek. Tak jest, murawę opuści O'Rourke. I pewnie teraz powinniśmy mieć tę sygnalizowaną zmianę. Jest potwierdzenie. 13 schodzi, 8 melduje się na boisku. Anna Hegarty, zawodniczka Bohemians. Za moment zobaczymy, jak Irlandki teraz ustawią się na boisku. No ale nie jest to dla nich komfortowa sytuacja, mimo że ten mecz dobrze zaczęły, bo od bramki błyskawicznej w drugiej minucie, później 3 gole stracone, w międzyczasie czerwona kartka. A teraz o piłkę walczy Oliwia Związek. Dużo bramek, atrakcyjne spotkanie dla publiczności, która przybyła na stadion. To charakterystyczne dla piłki młodzieżowej i ogólnie dla piłki nożnej kobiet. Bardzo dużo kibiców dzisiaj na stadionie Concordii w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejny raz prawą stroną boiska, już schodzi tutaj do środka nasza zawodniczka. Piekarska. Do Skrzypczyk. Większość Witek. Tych naszych ataków lewą stroną odbywa się. Dlatego długo nie wymienialiśmy nazwiska Kuśmierczyk. Tak. Ostrowska po raz kolejny. Witek, czy nie, Skrzypczyk dośrodkowuje. Było blisko, tutaj troszkę się zagotowało w polu karnym reprezentacji Irlandii, ale wyciągnęła tę piłkę golkiperka. Tak, tutaj trener Kasprowicz od dłuższego czasu domaga się tej piłki diagonalnej na drugą stronę, z lewej strony. Tam stwarza się dużo przestrzeni, zarówno dla wahadłowej Kuśmierczyk, jak i dla jednej z dziewiątek. Tym razem mamy aut z drugiej strony boiska, ale dla Irlandii. Nie za bardzo ma komu podać tę piłkę Sena. Denerwuje się już tutaj przy linii bocznej. No bo rzeczywiście żadna z Irlandek nie pokazała jej się na pozycję, by to dogranie miało jakiekolwiek powodzenie. I spokojnie, Wieczerzak. Widać, że Irlandki mentalnie straciły po stracie tych 3 bramek. Nasze piłkarki czują się zdecydowanie i pewnie. Nie dają za dużo tutaj pograć przeciwniczkom. Ostrowska, drugi raz z rzędu tyłem do bramki, nie radzi sobie z Irlandkami. No to jest pewien mankament tej piłkarki, ale na jej usprawiedliwienie trzeba dodać, że w klubie gra na wahadle, więc tej gry tyłem do bramki jest mniej. Na pewno jest to element do poprawy.
A w Górniku Łęczna łatwiej rywalizacji na wahadle akurat nie ma. No na pewno. Tym razem stały fragment gry dla rywalek biało-czerwonych. Nawiązując do drugiego z rozgrywanych równocześnie spotkań, Norwegia już 3-1 prowadzi z Islandią. W 30 minucie bramkę zdobyła Ulstein. A Islandia sama również nie trafiła do siatki, bo tutaj mieliśmy bramkę samobójczą. Widzimy, że w tych bezpośrednich pojedynkach Irlandki radzą sobie, jeśli chodzi o grę obronną. Gorzej, jeśli chodzi o operowanie piłką i taką szybkość lokomocyjną. Kolejna pewnie próba pominięcia drugiej linii, poszukania drugiej piłki. Ale bezpiecznie już tutaj, jednak niebezpiecznie się zrobiło, bo za krótkie to podanie i mogło być groźnie, ale na szczęście radzą sobie z tym defensorki reprezentacji Polski. Krótko teraz rozgrywają między sobą. Piekarska do Skrzypczyk. Ta podprowadza do linii końcowej, do Ostrowskiej. Tutaj próbowała związek, ale piłka wybita. Sobierajska do Araśniewicz. Golkiperka reprezentacji Irlandii interweniuje i tym razem to one właśnie próbują wyjść z kontratakiem. Dalekie dogranie i jest tutaj faulowana? Nie, będziemy mieć tylko aut. Tak, dostrzegamy mały problem, jeśli chodzi o półprawą obrończynię naszą. Sobierajska, dwa za lekkie podania, które skutkowały stratą. Teraz też przegrany pojedynek, walka o pozycję. Myślę, że tutaj w przerwie kilka wskazówek od trenera, jeśli chodzi o ustawienie i o wyprowadzanie piłki w kierunku tej zawodniczki będzie. A do przerwy pozostały niespełna 4 minuty regulaminowego czasu gry. I biało-czerwone spokojnie budują kolejny atak. Wieczerzak. Mało kontaktów naszej bramkarki z piłką. Ponownie charakterystyczny moment, jeśli chodzi o otwarcie gry. Wysoko grająca bramkarka, spełniająca funkcję trzeciej obrończyni. Dobra piłka od Piekarskiej. Związek. Dośrodkowanie tutaj było blisko, by szóstka kadry Irlandii, czyli Daly, pomyliła się, ale wyłapała to golkiperka. Bardzo dobry centrostrzał w wykonaniu Kuśmierczyk. Trzy nasze piłkarki nabiegały na tą piłkę i było blisko sfinalizowania tego dośrodkowania. Widać, że reprezentacji Polski gra się już naprawdę spokojnie. I ponownie Ostrowska. Ale tutaj błyskawicznie pokryły ją dwie zawodniczki z Irlandii. Nadal Polska w natarciu. Na środku obrony dzisiaj Łapińska, zawodniczka z Gdańska. To też utalentowana i dobrze wyglądająca fizycznie piłkarka. Przed momentem zagrała super piłkę diagonalną do Kuśmierczyk. Tutaj Związek walczyła o futbolówkę i by jakoś to wrzucić w pole karne, ale piłka poza boiskiem. Zdecydowanie bramkarka reprezentacji Irlandii ma znacznie więcej kontaktów z piłką niż Hanna Wieczerzak. Schowane Irlandki nie chcą otwierać gry krótko, szukają gry bezpośredniej.
Widać, że te morale są niskie i nasz zespół fajnie to wykorzystuje. Dwubramkowa przewaga po tych pierwszych minutach, gdzie nam się nie powiodło, świadczy o tym, że druga połowa powinna toczyć się pod nasze dyktando. Ciekawe, czy sztab szkoleniowy zdecyduje się na jakieś korekty. Na razie wygląda to bardzo dobrze, więc myślę, że do tej 60. minuty sztab powinien zagrać jeszcze tym samym składem, a jak będzie, zobaczymy. Irlandia. Z rzutu wolnego. A doliczone do tej połowy będziemy mieć co najmniej 3 minuty. I będzie kolejny w tym spotkaniu rzut rożny dla reprezentacji Irlandii. Jednak piłka tutaj wyszła na aut. Wydawało się z naszej perspektywy, że na róg. I piłka do Ostrowskiej, ale nie zdołała jej opanować. Sobierajska z Kuśmierczyk. Dobrze wywalczona piłka i otwarty atak szybki. I związek faulowana. I żółtą kartką za ten faul upomniana Kierasena. To będzie dobra szansa dla Zuzanny Witek, by precyzyjnie dograć futbolówkę w pole karne i być może, tak jak w poprzednim spotkaniu, do szatni trafić na 4-1. Tak, widać tutaj, że między Związek a Seną iskrzy od dłuższego czasu. Sporo pojedynków między tymi piłkarkami. Na szczęście Oliwia zachowała się tutaj z wyrachowaniem i Sena zostaje ukarana żółtą kartkę, co pewnie ostudzi jej zapędy. Musi ostudzić, bo i tak już o jedną mniej zawodniczkę na boisku ma reprezentację Irlandii, co też rzuca się w oczy. Witek i Skrzypczyk. Jednak Skrzypczyk dośrodkowuje na związek, ale dobrze wyszła do tej piłki Fitzgerald. Ciekawe wykonanie. Do ostatniego momentu nie było wiadomo, kto tę piłkę będzie dośrodkowywał. Półtorej z trzech doliczonych minut już za nami. Trzymamy kontrolę nad tym meczem, operujemy piłką. Wieczarzak do Sobierajskiej. Araśniewicz. Dobrze wychodziła tam na pozycję Ostrowska, ale piłka do niej nie dotarła. Teraz Witek świetnie do Skrzypczyk. Piekarska. Bardzo dobra piłka. Araśniewicz wyciągnęła się, zrobiła wszystko, żeby jeszcze tę futbolówkę utrzymać, ale Polki musiały wycofać. Piekarska ponownie do Skrzypczyk. Próba dośrodkowania i będziemy mieć rzut rożny dla reprezentacji Polski. Wykonawczynią podobnie Witek. Tutaj komunikat od trenera Kasprowicza, żeby jeszcze wykorzystać ten stały fragment gry. Ostatnie pół minuty jest szansa na zdobycie czwartego gola. Witek, ale to dośrodkowanie akurat nie wyszło tak, jak powinno. W spotkaniu Islandii z Norwegią taki sam wynik, a więc 1-3. Prowadzi oczywiście Norwegia, tak jak już mówiliśmy jakiś czas temu. I wydaje się, że sędzia tutaj pozwoli rozpocząć grę i zakończy, tak dokładnie się dzieje, pierwszą część spotkania. Biało-czerwone wygrywają z Irlandią 3-1, a my czekamy, by jeszcze raz obejrzeć te bramki. Cieszy reakcja naszego zespołu na straconą bramkę, cieszy ofensywny styl gry, widać, że piłkarki są głodne tutaj kolejnych bramek,
I mamy tutaj, jak padły gole. Na początku, w drugiej minucie, gol dla reprezentacji Irlandii, Rebecca Devereux. Szybko przeciwniczki wykorzystały nasz błąd. Tutaj będziemy zaraz widzieć gola Julii Ostrowskiej na 1-1. Precyzyjne uderzenie. Anna Skrzypczyk wpisuje się na listę strzelczyń w minucie numer 16. Świetne poddanie od Ostrowskiej, a więc gol i asysta. Bardzo udane spotkanie dla wahadłowej Górnika Łęczna i dla Anny Skrzypczyk oczywiście, która strzela swoją bramkę. A na 3-1 Zuzanna Witek z rzutu karnego za to właśnie zagranie ręką w polu karnym. Zawodniczka Irlandii ukarana czerwoną kartką, a Zuzanna Witek bez żadnych problemów pokonuje golkiperkę naszych dzisiejszych przeciwniczek. Teraz pora na chwilę przerwy i słyszymy się z Państwem za kilkanaście minut.
wracamy już. Już za moment rozpoczynamy drugą połowę meczu Polska-Irlandia. Przypomnijmy, że po pierwszej odsłonie biało-czerwone prowadzą 3-1. W drugiej minucie to przeciwniczki wyszły na prowadzenie, ale szybko, bo już po 10 minutach od tego trafienia biało-czerwone wyrównały. Na 1-0 trafiła Julia Ostrowska. Jeszcze raz oglądamy bramkę dla reprezentacji Irlandii. Po raz pierwszy w tej rundzie kwalifikacji pokonana Hanna Wieczerzak. Tutaj widzimy już akcję Polek, Julia Ostrowska. 1-1. Świetne uderzenie, bardzo precyzyjne. Gol na 2-1 był dziełem Anny Skrzypczyk, która bardzo precyzyjnym również strzałem pokonała Fitzgerald. A na 3-1 trafiła z rzutu karnego Zuzanna Witek. Można być zadowolonym po tej pierwszej połowie. Dokładnie. Gol i asysta Ostrowskiej. Niewykorzystana sytuacja przy ręce i czerwonej kartce przeciwniczek Związek. Plus bramki Skrzypczyk i Witek z karnego dają nam dużo tutaj radości i pokazują, że ten zespół stać na jeszcze więcej. A na drugą połowę reprezentacja Polski wyjdzie w nieco odmienionym składzie, bo murawy opuszczą Emilia Sobierajska i Aleksandra Kuśmierczyk, czyli te zawodniczki, które grały w pierwszej odsłonie po prawej stronie. Meldują się natomiast na murawie Iga Witkowska i Maja Zielińska. Obie te piłkarki bardzo udane miały wcześniejsze spotkania. Maja Zielińska mecz z Norwegią zakończyła nawet z bramką na koncie. I chyba właśnie takich zmian na tej prawej stronie boiska mogliśmy się spodziewać. Tak, ta prawa strona nie funkcjonowała w pełni na miarę możliwości dziewczyn, które grały w pierwszej połowie. Sztab szkoleniowy również to dostrzegł i mamy na boisku właśnie dwie zmiany, półprawej obrończyni oraz wahadłowej. Mamy nadzieję, że to będą zmiany korzystne i że tą prawą stroną będziemy prowadzili więcej ataków. Tutaj jakiś uraz przytrafił się jednej z polskich zawodniczek, konkretnie Zofii Dubiel. Za moment zobaczymy, co tutaj się dokładnie wydarzyło. Ale już podnosi się z boiska, więc raczej nie będzie potrzebna nawet interwencja medyków czy fizjoterapeutów. Witkowska, zawodniczka rekordu bielsko-biała, to kolejna zawodniczka, która brała udział w Mistrzostwach Europy w Estonii. Regularnie występuje już na boiskach Ekstraligi. Dobre warunki fizyczne, klasyczna obrończyni. Zielińska to z kolei skrzydłowa, wahadłowa, która w poprzednich meczach zdobyła bramkę i która prezentowała się z naprawdę dobrej strony.
Tymczasem Ostrowska do związek. Ponownie dalej związek. Witek do Witkowskiej właśnie. Zielińska. I Witkowska próbowała uderzyć, ale ten strzał zablokowany. I od razu mamy efekt tych zmian. Dobra, szybka, składna akcja prawą stroną, zakończona uderzeniem na bramkę tych świeżych właśnie piłkarek, które weszły na plac gry. Widać, że z werwą odpoczęły przez te 45 minut w spotkaniu z Norwegią. Tak jak wspomnieliśmy, obie bardzo, bardzo dobry mecz od początku. A tutaj mamy powtórkę jeszcze tej sytuacji, w której wydaje się, że tak, ucierpiała zawodniczka reprezentacji Irlandii, O'Carroll. Witek. Ostrowska nie opanowała futbolówki. Fragment gry, który pokazywał, jak chcą w tej drugiej połowie grać Irlandki w ustawieniu 5-3-1. Trzy środkowe obrończynie i dwie wahadłowe grające praktycznie jako boczne obrończynie. I tutaj dobrze pokazywała się Maja Zielińska, zawodniczka Diamentów Warszawa, ale od bramki rozpocznie Fitzgerald. Nie zapominajmy o tym, że Irlandki grają w dziesiątkę. Tej przestrzeni będzie coraz więcej z minuty na minutę. Nasz zespół będzie się starał to wykorzystać. I już ponownie piłka przy nogach naszych zawodniczek przez moment. Próbuje tutaj uruchomić napastniczkę kapitan Irlandek Lowley, ale z autu Magda Piekarska. Iga Witkowska tym razem. Ostrowska. Araśniewicz. Dubiel do Piekarskiej. Skrzypczyk. Łapińska miała tam sporo miejsca, zdecydowała się na uderzenie. Wydawało się, że mogła jeszcze wprowadzić tę piłkę i dopiero później albo spróbować uderzyć, albo może dograć do lepiej ustawionej koleżanki. Szkoda, że tutaj zabrakło cierpliwości. Mamy dużo miejsca przy środkowej linii. Powinniśmy starać się wyciągnąć zielone koszulki jak najbliżej siebie i grać cierpliwie, zdecydowanie, tak jak teraz, z próbą poszukania sobie wolnej przestrzeni właśnie w bocznym sektorze boiska. Podawała Witkowska, Piekarska, kolejny raz próba strzału z dystansu, ale również nieudana. Następne długie wznowienie gry, próba będzie wygrania pojedynku główkowego, na co na pewno jesteśmy już przygotowani i widać, że zbieramy te drugie piłki. Kwestia później zawiązania dokładnego ataku do przodu. W rozgrywanym równocześnie drugim meczu rozpoczęła się również już druga połowa i wynik jak na razie bez zmian, a więc taki sam jak w Piotrkowie Trybunalskim, 3-1 dla Norwegii. I aktualnie tabela prezentuje się następująco. Reprezentacja Polski z kompletem zwycięstw z 9 punktami na koncie. Dalej Norwegia 6 oczek i Islandia 3. I to te 3 zespoły zobaczymy w drugiej rundzie kwalifikacji. Tak, na razie nasz licznik zatrzymał się na 10 bramkach. Przy tej przewadze liczebnej chcielibyśmy, żeby tu nasz zespół dalej grał ofensywnie, tylko nie tak niecierpliwie jak w pierwszych minutach tej drugiej połowy. Już długa piłka do Zuzanny Witek, ale ta nie zdoła do niej dobiec. Przyspieszaj przeniesienie, nie zwalniaj! Słyszymy już pierwsze uwagi trenera Marcina Kasprowicza.
mocno pracuje Witek, dużo razy schodzi w półprzestrzeń. Na pewno jest to zawodniczka bardzo eksploatowana w dzisiejszym spotkaniu. No, ma już bogate doświadczenie także w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przypomnijmy, na co dzień piłkarka KKS Czarnych Antrans Sosnowiec, do których przeniosła się z GKS-u Katowice. Irlandia z autu. Witkowska. Do Witek. Pada Araśniewicz. I już na prawej stronie Zielińska, Araśniewicz. Udało się wyłuskać kadrze Irlandii futbolówkę. I kolejna próba właśnie takiej niecierpliwości z naszej strony. Nie szukamy przeniesienia gry na przeciwną stronę, tylko wdajemy się w podobną grę do naszych przeciwniczek, czyli granie z pominięciem drugiej linii lub szukanie uderzeń z nieprzygotowanych piłek. Piekarska po raz kolejny z autu. Do związek. Ładnie ona pokazała się tutaj do tej piłki. Ale Irlandia radzi sobie w defensywie. Reprezentacja Irlandii w tych eliminacjach jak na razie tylko 2 gole strzelone, 7 straconych. Tutaj ten bilans straconych bramek gorszy ma tylko Islandia, bo 8 razy rywalki trafiały do ich siatki. Aż 4-krotnie były to reprezentantki Polski. Witkowska z autu. Zobaczymy, jaki wariant przygotowały tutaj nasze piłkarki. Zbiegnięcie Ostrowskiej. Pojedynek 1-1. Świetnie radzi sobie tutaj Julia Ostrowska. Oliwia Związek jeszcze wyłuskała tę piłkę i trafia na 4-1 dla reprezentacji Polski. Praktycznie druga asysta, w tym przypadku asysta drugiego stopnia Julii Ostrowskiej, a Oliwia Związek po raz kolejny w pierwszej rundzie kwalifikacji trafia do siatki. Jest to jej drugi gol. Oliwia zdobywa swoją drugą bramkę, można powiedzieć w swoim stylu, bo ona lubi takie właśnie niczyje piłki wyłuskiwać i uderzać sytuacyjnie, tak jak w tym momencie zaskoczyła bramkarkę i możemy się cieszyć z 4. gola. Tych zdobytych bramek w tych eliminacjach biało-czerwone mają już 11, jedna stracona. No, tak skutecznych zawodniczek chyba życzyłby sobie każdy trener. Zobaczmy jeszcze raz, jak świetnie tutaj Julia Ostrowska poradziła sobie z Okerą i mamy tutaj walkę w polu karnym. Oliwia Związek nie miała żadnych problemów i po raz kolejny w tym spotkaniu kadra Polski wpisuje się na listę strzelczy. Doskonała sytuacja stworzona przez Ostrowską. Dodajmy, że jest to zawodniczka urodzona w roku 2008, czyli młodsza od większości zawodniczek, podobnie jak Weronika Araśniewicz. Perspektywy wielkich karier, jak już w tak młodym wieku są tak wysoko. No, na pewno mają potencjał, jednak znamy różne przykłady i historie. Tutaj trzeba dużo cierpliwości, dużo pracy włożonej też w ten akcent fizyczny, zarówno jak i u Araśniewicz, jak i u Ostrowskiej. Jest potencjał, trzeba powoli, spokojnie wprowadzać się do tej dorosłej piłki. Nieporadnie tutaj wznowiły grę reprezentantki Irlandii. Będzie kolejny aut, który wykona Magda Piekarska. Od razu do Łapińskiej. Przegranie przez Wieczerzak. Witkowska.
długa piłka na Ostrowską. Witek do Araśniewicz, ale tutaj tym razem z drugiej strony boiska. Araśniewicz. Ale już nie dały sobie drugi raz de facto z rzędu. Nie dały się przejść zawodniczki Irlandii przy linii bocznej, końcowej. Wyblokowana i podwojona Araśniewicz nie miała tutaj argumentów, aby wygrać ten pojedynek. Bardzo mało otwarć krótkich gry przez Irlandię. Szkoda, bo w tym wieku piłkarki powinny grać jak najwięcej przy tym fragmencie gry krótko. Jednak widać inny pomysł na to otwarcie ma sztab szkoleniowy z Wysp. Araśniewicz próbuje tutaj szarżować prawą stroną boiska. Do Witkowskiej. Dobrze ustawiona Ostrowska tam była, ale nie dostrzegły tego koleżanki. Długa piłka na skrzypczyk. Próbowała związek jeszcze wbijać to do siatki, ale poradziła sobie z tym golkiperka Irlandii. Świetnie dostrzegła Araśniewicz związek. Bardzo dobra siła tego podania i miejsce w świetle bramki. Więcej takich dośrodkowań. Ostrowska tutaj walczy. W większości rzeczywiście teraz ta gra toczy się przy bokach boiska, coraz więcej rzutów z autu. I po raz kolejny przegranie przez Hannę Wieczerzak. Usłyszymy tutaj od trenera Hania Wyżej, więc jest to sygnał, by podejść przez bramkarkę. Ani jednego strzału w tej drugiej części spotkania ze strony zespołu z Irlandii. Tak, nie mogą sobie stworzyć rywalki reprezentacji Polski okazji. Jedna, ta najlepsza, to ta z drugiej minuty, po której padła bramka, później już pełna dominacja i kontrola tego, co dzieje się na boisku przez zawodniczki Marcina Kasprowicza. Można powiedzieć, że stuprocentowa skuteczność Irlandek. Jeden strzał, jedna bramka. Ważne, że nasze piłkarki nie dopuszczają do żadnych sytuacji w tej części gry. Pokazują swoją siłę. Troszkę brakuje tutaj składności i elementu takiego zmiany centrum gry. Ale jeszcze mamy czas na to, żeby wykreować tę sytuację. Zielińska. Do Witek. A propos tej skuteczności, to czasem lepiej by była na niższym poziomie, ale jednak by oddawać więcej niż jeden strzał. Witkowska. Bardzo dobra wrzutka, Araśniewicz i było bardzo, bardzo blisko tego, by Polska prowadziła 5-1, ale tym razem tej skuteczności zabrakło. Stuprocentowa sytuacja Araśniewicz. Dobrze poszukała uderzenia przy słupku, wewnętrzną częścią stopy. No zabrakło niewiele. Typował trener wcześniej, że zmiany w 60 minucie, do dwóch doszło już w przerwie. Przypomnijmy, że na ławce reprezentacji Polski wśród zawodniczek z pola jeszcze Nikola Salawa, Krystyna Flis, Nina Abe, Martyna Bartczak, Gabriela Jankiewicz i Lena Marczak. Na kogoś konkretnego powinien się tu zdecydować selekcjoner?
No nie wiem, co się dzieje, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Dla mnie Marczak i Flis to są piłkarki naprawdę klasowe, które podwyższą z miejsca jakość gry naszego zespołu. Też jeśli chodzi o minuty rozegrane przez te zawodniczki, które są na boisku. Takie jak Witek, Araśniewicz, naprawdę duża liczba minut rozegranych i myślałem, że tutaj trener będzie szukał jakiegoś rozwiązania. Na razie te piłkarki dalej na boisku. Dośrodkowywała Zuzanna Witek, natomiast tutaj nie mamy bramki, a w reprezentacji Irlandii natomiast szykują nam się dwie roszady. Jakie? Boisko, jak słyszymy, opuści Donegar, a zastąpi ją O'Brien oraz Melia, a zamelduje się niebawem na boisku Brennan. Ale na to jeszcze chwilę musimy poczekać. Polki ponownie w defensywie. Iga Witkowska wprowadza tę piłkę. Łapińska. I tu jest ważne, to zdobycie terenu właśnie przez te obrończynie. Duża odległość między nimi a zawodniczkami ofensywnymi. Mało zdobywania terenu prowadzeniem i mało gry na małej przestrzeni. Ostrowska. Czy zdąży tutaj dojść do tej piłki? Skrzypczyk nie zdążyła w tej sytuacji. Ale fajne zdynamizowanie akcji przez Ostrowską. Prostopadłe podanie w pole karne było blisko. Jak na razie jedna z jaśniejszych postaci reprezentacji Polski w tym spotkaniu. W tych dwóch poprzednich meczach brakowało jej bramki. Dzisiaj gol, asysta i jedna asysta drugiego stopnia. Można być zadowolonym z postawy piłkarki Górnika Łęczna. Witkowska tutaj na naszej prawej stronie rządzi i dzieli, jeśli chodzi o grę defensywną. Nie do przejścia w tych pierwszych 18 minutach. Dobre zmiany dały obie te zawodniczki, zarówno Iga Witkowska, jak i Maja Zielińska. Bardzo szybko się nam pokazały. Próbuje Irlandia, ale Skrzypczyk wraca tutaj za tą akcją. I to dogranie nie powinno przynieść zagrożenia. Tak też się dzieje. Tak, ale odnotowujemy pierwszy strzał na bramkę. Pomimo tego, że jest niecelny, to przeciwniczki znalazły się w polu karnym i przy dobrym uderzeniu nasza bramkarka miałaby kłopot. Tymczasem spokojnie, po raz kolejny budowanie od bramki. Zielińska ma dużo, dużo miejsca. Wydaje się, że zdecyduje się na uderzenie i tak też się dzieje, ale dobry strzał odprowadziła, próbowała interweniować bramkarka reprezentacji Irlandii, ale koniec końców ta interwencja nie była nawet potrzebna, bo obok słupka przeleciała futbolówka, a my mamy zapowiadane wcześniej zmiany w kadrze Irlandii. Melia i Donegal opuszczają murawę. Wchodzą na nią O'Brien i Brennan. Wrócę do poprzedniej akcji. Bardzo dobre prostopadłe podanie od Witkowskiej do Zielińskiej. Zielińska super spenetrowała przestrzeń, weszła do środka i oddała strzał na bramkę. W bardzo dobrym tempie ta akcja i takich akcji chcielibyśmy jeszcze więcej. 66. minuta na zegarze, więc możemy liczyć na to, że jeszcze się podobnych akcji doczekamy, bo sporo czasu. Szykują się też zmiany w reprezentacji Polski. Magda Piekarska ma opuścić boisko. Kto jeszcze? Z murawy zejdzie także Anna Skrzypczyk, a zastąpić ją ma Krystyna Flis, czyli jedna z tych zawodniczek, o której trener Robert Makarewicz wspominał, że
być może powinna się pojawić na murawie. Tak, Krysia to lewa wahadłowa. Ostrowska wtrąca się tylko z uderzeniem na bramkę po raz kolejny, bardzo aktywna dzisiaj, ale tym razem nad poprzeczką. Szybka decyzja Ostrowskiej, zejście do prawej nogi i mocny strzał na bramkę. Wrócę jeszcze do Krysi Flis, obecnie zawodniczka Śląska Wrocław, pochodzi z Ziembic, czyli to jest też województwo dolnośląskie. Fajna lewa noga, dobre dośrodkowanie i dobry pojedynek, zarówno ofensywne, jak i defensywne. W poprzednich spotkaniach w Bełchatowie pokazała się z bardzo dobrej strony. Tak jest, gol w spotkaniu z Norwegią. Tak jak mówiliśmy, boisko opuszcza także Magda Piekarska, również dobry mecz w jej wykonaniu, a przed chwilą widzieliśmy bramkę, jaką Anna Skrzypczyk zdobyła w 16 minucie tego spotkania. Łapińska. I już do Bartczak. Od razu próbowała uruchomić tutaj koleżanki z ataku. Niecelne podanie golkiperki Irlandii, Witek przy piłce. Próbowała uderzać, ale zablokowane to uderzenie. Związek. Dośrodkowuje. Flis, pierwszy kontakt z piłką, ale jak na razie ta piłka po raz kolejny przy lewej stronie. Fantastyczne uderzenie Igi Witkowskiej. Bramkarka Irlandii sobie z tym radzi, ale będziemy mieć rzut rożny. W końcu mamy celne i mierzone uderzenie z dystansu. Bardzo dobra próba uderzenia pod poprzeczkę. Maja Zielińska tutaj upominana za coś przez sędzię liniową. Jeszcze chwilę musimy poczekać. Trzeba zawiązać buta w bramkarce Irlandii. Flis. Dośrodkowanie, ale nie było tutaj żadnej z reprezentantek Polski. Irlandia próbuje kontrataku, ale bardzo szybko Araśniewicz przechwytuje futbolówkę. Irlandia de facto nie może się uwolnić z podkrycia reprezentantek Polski. Mało tych szans, nie są w stanie skonstruować składnych akcji, no i to przekłada się właśnie na wynik. Przed chwilą przy piłce Martyna Bartczak, to też nowa piłkarka na boisku, obecnie reprezentuje barwy Sportisu, KKP Bydgoszcz w poprzednim sezonie. Miała występy już w Ekstralidze, jest wychowanką klubu z Łochowa. Ostrowska do Związek. Witek. Ponownie Zuzanna Witek. I Łapińska do Bartczak właśnie. Tutaj nie zrozumiały się Zielińska i Bartczak. Każda każdej zostawiła tę piłkę, ale najważniejsze jest to, że nadal Polki się utrzymują w posiadaniu. Bartczak. Dobry pojedynek wygrany przez Martynę. Zuzanna Witek do Oliwii Związek, ale na pozycji spalonej zawodniczka reprezentacji Polski i Śląska Wrocław. Jeszcze ucierpiała w tej sytuacji. Szybka pomoc koleżanki z boiska, Weroniki Araśniewicz i
I już wracamy do gry. O kolejną bramkę gramy! Jasny komunikat selekcjonera. Tak jest. Gramy o kolejną bramkę, więc czekamy, kiedy te słowa przełożą się na czyny. Tutaj niepilnowane na prawej stronie były dwie zawodniczki reprezentacji Polski, ale piłka pozostała na tej drugiej stronie boiska. Araśniewicz. Ale piłka w posiadaniu Irlandii. Będzie rzut rożny jednak. Wiemy już, że boisko opuści Oliwia Związek, czyli strzelczyni czwartej bramki dla reprezentacji Polski w tym spotkaniu, a zastąpić mają Nina Abe, która także w tych poprzednich meczach wchodziła z ławki. Jak można ocenić tę zawodniczkę? Też taka przebojowa, bardzo szybka, obecnie występująca w pierwszej lidze w Gdyni. Na pewno drzeją w niej duże umiejętności, bardzo dobra szybkość lokomocyjna. Myślę, że tutaj może pchnąć nasz zespół jeszcze na wyższy poziom, jeśli chodzi o dynamikę. A w międzyczasie po dograniu z rzutu rożnego uderzać próbowała Oliwia Łapińska. Po raz kolejny strzał z dystansu, po raz kolejny przeleciał nad bramką. Dużo tych strzałów zza pola karnego w tej drugiej odsłonie. Tak, podejrzewam, że sztab szkoleniowy tutaj tchnął w nasze zawodniczki właśnie taki pomysł, żeby próbować tych uderzeń z dystansu. Cała piątka defensorek Irlandii mocno cofa się w pole karne i może to być też dobry sposób na zdobycie gola. Mamy potwierdzenie zapowiadanej zmiany. Widzimy jeszcze bramkę, jaką w tym meczu zdobyła Oliwia Związek. Łącznie kończy ona eliminację, pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Europy z dwoma trafieniami na koncie. A na murawie już Nina Abe, która wciąż oczekuje na to premierowe na tym turnieju trafienie. Zielińska. Araśniewicz. Do lewej nogi. Z uderzeniem tam chyba musnęła jeszcze tę futbolówkę Krystyna Flis, ale swój lot kończy ona w rękawicach bramkarki Irlandii. Jedna z nielicznych piłkarek, która podobnie operuje prawą, jak i lewą nogą. Nieobce są jej uderzenia zarówno jedną, jak i drugą kończyną. To jest duży atut tej piłkarki. Mowa o Araśniewicz. A tymczasem Nina Abe próbowała tutaj ataku lewą stroną. Będzie kolejny aut. Chciała się w to włączyć Witkowska. Czy Zielińska dojdzie do tej piłki? Nie udało się, za mocne to podanie. Kwadrans pozostał do zakończenia meczu. W reprezentacji Polski zmiany 4, już 5 zmian, przepraszam, już wykorzystanych. Więc wiemy, że ten skład się nie zmieni. Po stronie Irlandii jak na razie tylko 3 roszady. Witek w odbiorze. Wolno zmieniamy stronę Irlandki. Przesuwanie dosyć dobrze opanowały i w tych momentach, gdy gramy z własnej połowy, mamy nieco kłopotów. A w drugim meczu nadal taki sam wynik, 3-1 dla reprezentacji Norwegii, więc tam akurat nic się nie zmienia.
Araśniewicz nadal przy futbolówce. Zielińska. Araśniewicz. Do Ostrowskiej. Świetnie poszła tutaj, próbowała przejść zawodniczkę Irlandii i wywalczyła rzut wolny z bardzo dobrej odległości. Odwaga, spryt i bardzo dobra technika użytkowa. Wykorzystała to wszystko Ostrowska, zagrała pod faul i mamy stały fragment gry, z którego wystarczy tak naprawdę tylko trafić w światło bramki. Wychowanka Millennium z Kawina tylko potwierdza, że to spotkanie w jej wykonaniu rzeczywiście jest bardzo dobre, a do wykonania tego stałego fragmentu szykują się aż trzy zawodniczki reprezentacji Polski. Łapińska między innymi. Witkowska tutaj miała sygnalizować, ostatecznie Łapińska i bardzo ładny gol. Nie wiedziały chyba, co tu się ostatecznie zadzieje reprezentantki Irlandii i Polska prowadzi 5-1. Co tu się zadziało, trenerze? Mur się rozszedł. Tak to bywa w piłce kobiecej, że dziewczyny niektóre nie są odporne na te mocne uderzenia, chociaż ten strzał nie należał do jakichś mega mocnych. No i rozszedł się mur, gdzie trafiła nasza piłkarka. Jest radość z 5. gola w tym spotkaniu. Łącznie tych goli reprezentacja Polski ma już w pierwszym meczu 4, w drugim 3 i dzisiaj 5, więc naprawdę ten licznik się nie zatrzymuje. Oliwia Łapińska, dla niej jest to pierwsze trafienie w tych eliminacjach. Zobaczmy to jeszcze raz. Podbiegały tutaj do tej piłki wszystkie zawodniczki, ale tylko jedna dotknęła piłkę nogą i posłała futbolówkę prosto do siatki. Widać, że bardzo zaskoczona Fitzgerald w tej sytuacji. Tak naprawdę nawet nie ruszyła w kierunku piłki. I po raz kolejny reprezentacja Polski. Witek do Araśniewicz, za lekkie ciut to podanie do przodu, ale Ostrowska wywalcza futbolówkę. Bartczak do Araśniewicz. Bardzo dobrze wprowadziła się Bartczak, nie boi się pojedynków 1-1, gra odważnie do przodu, co skutkuje naszą fajną sytuacją Weroniki Araśniewicz. I będzie kolejny stały fragment. Krótkie rozegranie tego rzutu rożnego. Do Witek. Z uderzeniem Witek, ale niecelnie. Właściwie taki dogranie. Nie zdążyła tutaj jednak do tej piłki. Będziemy mieć też zmiany w reprezentacji Irlandii. Na murawie zameldują się Tierney i O'Reilly. Zielińska po raz kolejny. Dużo miejsca teraz mają nasze piłkarki. Praktycznie robią wszystko. Aby miałaby tutaj dobrą okazję do strzału, ale nie za dobrze przyjęła sobie piłkę. Spokojnie, spokojnie na tym piętrze. Spokojnie. Zostań, Majka, zostań. A raz jeszcze. Irlandia próbuje konstruować atak. Jedna z nielicznych prób przejścia w trzecią tercję boiska, nieudana. I Nina Abe. Nina Abe. Próbuje wykorzystać swoją szybkość. Do Ostrowskiej. Dobre.
Witkowska. I po raz kolejny uderza z dystansu, ale i tym razem ten strzał nie trafia do bramki. Witkowska próbuje z dystansu, poprzedni strzał, bardzo dobry, mierzony pod poprzeczkę. Tutaj próba z dalszej odległości, nieco niedokładna. 8 minut pozostało do zakończenia regulaminowego czasu gry. Bartczak wywalczyła tę piłkę. Zielińska do Ostrowskiej. I to jest właśnie moment, tak się wydaje, na te zmiany, o których już mówiliśmy. O'Reilly i Tierney na boisku się meldują, a opuszczają je Senna, która na swoim koncie miała już żółtą kartkę. Podobała mi się ta lewa obrończyni, zadziorna, lewonożna i z taką dużą tężyzną fizyczną, jedna z wyróżniających się postaci zespołu irlandzkiego. Swój mecz zakończyła też Devereux, czyli piłkarka, która trafiła na 1-0 w drugiej minucie. Jeszcze raz możemy zobaczyć tę bramkę, która dała sporo radości reprezentacji Irlandii, ale jak się później okazało, była to radość mocno przedwczesna. Rzut wolny dla Irlandii. I ponownie nie próbują nawet otwierać krótko gry Irlandki, tylko od razu bezpośrednia gra. Na O'Reilly piłka, czyli tę zawodniczkę, która ma dużo sił, bo przed chwilą zameldowała się na murawie. Obserwujemy teraz zmianę pozycji naszych wahadłowych. Na lewą stronę powędrowała Zielińska, na prawej jest Flis, jako taka odwrócona prawo wahadłowa, lewonożna. Jaraśniewicz. W pierwszej połowie mniej widoczna, w tej drugiej wzięła więcej odpowiedzialności i ciężaru gry na swoje barki i pokazuje ponownie ten swój kunszt. Dokładnie, no Weronika, tak jak mówiliśmy na początku, wraz z Zuzią Witek rządzą i dzielą tutaj w środkowej strefie. Początek meczu nieco ospały w jej wykonaniu, ale już ta druga połowa pokazuje, że są liderkami naszego zespołu wraz z Ostrowską. Tutaj próbowała Krystyna Flis, ale to podanie niedokładne, poradziła sobie bez żadnych problemów Fitzgerald. I ponownie reprezentacja Polski, ale gra musi zostać przerwana, bo ucierpiała tutaj jedna z piłkarek z Wysp. Sądzę, że publiczność może być zadowolona po dzisiejszym spotkaniu. Nasze piłkarki pokazały duży kunszt. Pozostało co prawda jeszcze 4 minuty do zakończenia tego meczu, ale tych 5 bramek na pewno dobrze zadziałały na nasz zespół. Mamy awans, możemy już myśleć o następnej rundzie. Na pewno poprzeczka będzie podwyższona w kolejnym turnieju, ale stać te dziewczyny na awans. Jest duża rywalizacja tutaj o miejsce, wyrównany skład i ten szkielet zespołu, który no już jest niezmienny od roku, to na pewno ma duży wpływ na jakość gry naszego zespołu. Tak jest, dzisiaj 5 bramek reprezentacji Polski, to jest najlepsza jak dotąd i na zakończenie skuteczność w pierwszej rundzie kwalifikacji. Świetny mecz w wykonaniu reprezentacji Polski, a właściwie wszystkie 3 spotkania oglądało się z wielką przyjemnością. Ostrowska. Flis na prawej stronie fantastycznie wyszła do tej piłki, ale zdołała tam interweniować Fitzgerald. Tak naprawdę bramkarka odsłoniła całe światło bramki.
Flis nie wykorzystała tego zachowania. Dosyć takie niespotykane zachowanie, że bramkarka zabiegała nie od światła bramki, tylko od zewnątrz, ale na szczęście dla niej skutecznie. Ostrowska. Abe. I wybijają reprezentantki Irlandii. Iga Witkowska będzie wznawiać z autu. Witek. I mamy uderzenie, ale ta piłka wyblokowana. Jeszcze tutaj Nina Abe i Julia Ostrowska próbowały walczyć o futbolówkę. Dobra asekuracja Oliwii Łapińskiej. Oliwia Łapińska ucierpiała w tej sytuacji. Dawaj łapkę, jeszcze 5 minut grania. Musimy strzelić jeszcze jednego gola. Trener Marcin Kasprowicz podpowiada, musimy strzelić jeszcze jednego gola. Być może się to uda, bo jeszcze pewnie sędzia kilka minut nam dorzuci w tej drugiej połowie. Tak, trener chce wykorzystać tutaj słabość rywalek w tej drugiej połowie, no i przewagę liczebną. Teraz Irlandia gramy 11-10. Całkiem dobrą akcją, ale bez strzału na bramkę. A doliczone będą aż 4 minuty. Czyli jeszcze chwila grania nam pozostała. Aktualnie stosunek bramek 12-1. Jedna bramka stracona, komplet punktów. Dosyć mocna ta grupa wydawała się przed turniejem, bo Norwegia, Islandia i Irlandia to nie są słabe zespoły w hierarchii europejskiej piłki kobiecej. Trzeba zaznaczyć, że nasza młodzieżowa piłka przeżywa obecnie naprawdę dobry czas, bo zarówno męska, jak i kobieca piłka nożna notuje bardzo duży wzrost. Już od jakiegoś czasu to szkolenie, zarówno centralne, jak i w klubach, stoi na wyższym poziomie. Mierzymy się z przeciwnikami, którzy jeszcze 5-8 lat temu zdecydowanie nas ogrywali, a w tych turniejach, zarówno męskich, jak i kobiecych, obecnie pokazujemy swoją wyższość, co cieszy. I Julia Ostrowska ponownie, tutaj Krystyna Flis przejmuje futbolówkę. A propos reprezentacji Irlandii, myślę, że możemy tutaj docenić Katie O'Reilly, która nie tak dawno weszła na boisko i rzeczywiście próbuje coś tam skonstruować z przodu. W jednej z wcześniejszych sytuacji dobra interwencja w defensywie Oliwii Łapińskiej. Też myślę, że w tym meczu dobra taktyka oszacowana przez sztab szkoleniowy. W poprzednich meczach graliśmy innym systemem. W tym meczu już po kilku minutach sztab zdecydował się na przejście na trójkę obrończyń i stworzenie tutaj przewagi w ofensywnych naszych sektorach boiska. Dlatego też szacunek i duże brawa. Witek w pole karne dogrywała, ale reprezentacja Irlandii walczy jeszcze, próbuje walczyć o chociaż drugą bramkę w tym spotkaniu. I kolejne podanie górą. Wspominana O'Reilly z Oliwią Łapińską w pojedynku i reprezentantka Polski wygrywa tutaj. Dobrze prezentuje się ta rudowłosa zawodniczka, fajna szybkość, dobra technika użytkowa, jednak Łapińska w dzisiejszym meczu takich pojedynków nie przegrywa. Z autu kapitan Irlandek Lowley. Grają na odegranie, co ustarczy przy niej?
i błyskawiczne po tym aucie przejęcie przez reprezentację Polski. Jaraśniewicz, ileż zdobyła boiska? Do Ostrowskiej, czy będzie uderzenie? Czy zdoła tutaj jeszcze wyłuskać tę piłkę? Nie. Przerwana akcja, pozycja spalona. O'Reilly cały czas przy futbolówce. Dośrodkowanie do Tierni, ale nie miała tutaj problemów. Hanna Wieczerzak. Naprawdę z dobrej strony prezentuje się zawodniczka z numerem 4 w kadrze Irlandii. Nina Abe tutaj podbiega do bramkarki rywalek. Ostrowska. Presja nałożona i już to dogranie było mocno nie takie, jak życzyłaby sobie Fitzgerald. Niepotrzebne to wdawanie się w pojedynki przy przewadze liczebnej. Szybciej pograć piłką i wyjść spod tego pressingu dwóch zawodniczek. I to już pewnie jeden z ostatnich akcentów tego spotkania. Rzut wolny z własnej połowy. Sporo irlandzkich flag też na trybunach, więc dzisiaj nie tylko fani reprezentacji Polski. Dobrze, teraz kapitan Irlandek. Łapińska radzi sobie z tą piłką i Witek jeszcze spróbuje uruchomić skrzydłowe biało-czerwonych. Zielińska do Ostrowskiej. I czy będzie 6-1? Tak jest! Julia Ostrowska kompletuje dublet w meczu z Irlandią. MVP spotkania? Wydaje się, że Ostrowska. No właśnie. I mamy zakończenie tego meczu. Biało-czerwone pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Europy i zaczęły i kończą w fantastycznym stylu. 9 punktów, 3 mecze wygrane, świetny bilans bramkowy, no nic dodać, nic ująć, trenerze. Ta ostatnia akcja jest dobrym podsumowaniem całego turnieju. Składna, szybka akcja i skuteczna w wykonaniu naszego zespołu. Duże brawa dla naszych piłkarek i dla sztabu szkoleniowego za zdobycie awansu, komplet punktów. Po naprawdę dobrej grze nie było nawet przez moment tutaj poza pierwszymi 5 minutami zawahania, że to nasz zespół dzisiaj jest lepszy. W pierwszym meczu, przypomnijmy, Polska wygrała z Islandią 4-0. W drugim spotkaniu w minioną niedzielę 3-0 z Norwegią, a dzisiaj było właśnie tak na zakończenie. Julia Ostrowska na 5-1. Za moment zobaczymy jeszcze raz wszystkie te trafienia, ale chwilę podelektujmy się tym ostatnim akordem środowego meczu. Dla potwierdzenia, w drugim spotkaniu Norwegia wygrała z Islandią 3-1. Wszystkie trafienia zdobywały Norweżki, bo 3 gole do siatki Islandii i 1 gol samobójczy. Tak jak widzimy, fantastyczny ten bilans reprezentacji Polski, która wygrywa swoją grupę w pierwszej rundzie kwalifikacji do Mistrzostw Europy i powoli myślami może już wybiegać do tej drugiej tury kwalifikacji. Ważne było, żeby zająć w tym turnieju pierwsze miejsce. Będziemy rozstawieni w kolejnej turze. Awansują z naszej grupy Polska, Norwegia i Islandia. I zawsze chcielibyśmy mieć taki widok, by to reprezentacja Polski wygrywała swoją grupę, cieszyła się z samych zwycięstw. 13 bramek strzelonych, tylko jedna stracona, 0 remisów, 0 porażek.
komplet zwycięstw i dzisiaj na pewno sporo radości w ekipie Marcina Kasprowicza, a my jeszcze raz zobaczymy bramki, jakie w dzisiejszym spotkaniu strzelały polskie kadrowiczki. Na początek jeszcze gol kadry Irlandii, Devere na 1-0, to była druga minuta. 10 minut później pierwsze w tym spotkaniu trafienie Julii Ostrowskiej. Na 2-1 podanie Ostrowskiej i trafienie Anny Skrzypczyk. To była minuta numer 16. Później zagranie ręką, czerwona kartka dla piłkarki z Irlandii i do rzutu karnego podchodzi Zuzanna Witek. Precyzyjny strzał po ziemi, jest 3-1. Kolejna akcja, znów Ostrowska poszarżowała prawą stroną. Piłkę przejęła tutaj Związek, lekka przepychanka z rywalkami i trafienie na kolejny gol. To było trafienie z rzutu wolnego i na zakończenie Julia Ostrowska po raz drugi. Wcześniej oczywiście Oliwia Łapińska z rzutu wolnego. I to, o czym mówiliśmy na początku, liderki naszego zespołu, czyli Ostrowska, Araśniewicz, Związek i Witek, to są te piłkarki, które zdobyły najwięcej bramek, po dwie. Cieszymy się z tego, cieszymy się z równej formy całego zespołu i z awansu. Tak jest. My Państwu bardzo dziękujemy za to spotkanie. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy przeżywać te emocje reprezentacji Polski. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję do usłyszenia przy kolejnych meczach biało-czerwonych. Do usłyszenia.